Jeszcze raz pragnę podziękować za to, że możemy się dzisiaj tutaj spotkać w tym kościele, aby studiować Słowo Boże. A temat, jaki wybrałem na dzisiejsze studium Słowa Bożego, no to temat, który jest, myślę, coraz rzadziej pojawiającym się ogólnie na świecie, ponieważ mowa jest o poświęceniu. No Zwykle. Zwykle nie za bardzo lubimy poświęcenia, ale zanim w ogóle będziemy mówić o poświęceniu, to najpierw dobrze by było sobie zdefiniować samo to pojęcie. Jakbym Was właśnie teraz zapytał, co właśnie robię, czym jest poświęcenie, to jak byście to określili? Tak? Oddanie, ok, tak? Wyrzeczenie się czegoś, tak? Zaangażowanie, tak? Tam jeszcze jeden głos? Tak, tak, wysiłek coś wkładamy, dokładnie. No, to słuchajcie, dobrze, dobrze to naprawdę definiujecie, roz, rozumiecie, o co, o co chodzi. Ja sobie akurat wypisałem definicję, że jest to nic innego jak wyrzeczenie się czegoś, co jest dla nas cenne ze względu na coś, co ma jeszcze większą wartość. I to jest ogólnie definicja, jaką tam ze słownika wyciągnąłem. Czym jest poświęcenie. Tak jak powiedziałem, no jest to taka wymierająca chyba cecha. My za bardzo nie lubimy poświęcenia, no bo z drugiej strony, dlaczego? Dlaczego ja mam się poświęcać dla kogoś, dla czegoś? Dobrze by było, wiecie, mieć ciasteczko i zjeść ciasteczko. No, dzisiaj tak żyjemy, prawda? No, tak, tak jesteśmy wychowani, tak jesteśmy ukształtowani. Nie stać się na coś, nie martw się, jest kredyt konsumpcyjny. Prawda? Nie masz na wakacje, albo na co żyć? Przyjdź do banku, za chwilę będziesz miał, pojedziesz sobie na Hawaje, czy gdzie tam sobie wymarzysz. I tak niestety żyjemy, tak się życie układa i jesteśmy coraz bardziej przyzwyczajani do tego. Gdziekolwiek nie obrócimy się, to hasła typu jesteś tego warta, stać cię na to, kto jak nie ty. I mnóstwo tego typu haseł utwierdzają nas, że musi być teraz, zaraz. I dlaczego ja się mam poświęcać? To mi ma być dobrze. No i to, jest, i to jest problematyczne, ponieważ to się coraz bardziej szerzy w społeczeństwach. Gdybym właśnie Was zapytał, czy doświadczyliście czegoś takiego jak poświęcenie, jak jakieś wyrzeczenie? Doświadczyliście czegoś takiego w życiu? No, chyba, chyba każdy, prawda? Jest to. Wyrzeczenie czy poświęcenie często ma różne, różne oblicza. Czasem poświęcamy się, żeby nie wiem, wykształcić się na przykład, i poświęcamy ileś lat swojego życia, żeby zdobyć jakiś ten papier i powiedzieć: tak, nauczyłem się czegoś. Czasem poświęcamy się, ponieważ mamy jakąś świetną pracę, do której mówimy: o, ta praca po prostu przyniesie mi zyski, albo spełniamy się, tam jest jakaś satysfakcja. I też dużo jesteśmy w stanie w życiu poświęcić dla tej pracy. Czasem poświęcamy dużo dla miłości. No, tak, tak jest, prawda? Mamy jakieś swoje plany, przychodzi miłość i potrafi te plany wywrócić, i, i zmienia się dużo w życiu. Naprawdę jest dużo rzeczy, które sprawiają, że jesteśmy zdolni do poświęceń, do wyrzeczeń. Czasem są to krótko trwałe poświęcenia, a potem chcemy wrócić do tego stanu, że dla mnie i ja i ja chcę brać, i koniec, a czasem są to trwałe poświęcenia. I chciałem, abyśmy właśnie dzisiaj się zastanowili, dlaczego ja mam rezygnować? Dlaczego? Dlaczego ja mam się mam poświęcać? Fajne jest to, że Pan Bóg każdemu dał tyle samo czasu. Popatrzcie, że niezależnie od tego, ile posiadacie pieniędzy, jaki poziom, no powiedzmy sobie, wykształcenia byście posiadali, jakie stanowiska byście piastowali, to każdy z nas ma równo 24 godziny. Każdy. No i czy to jest dużo, czy mało, prawda? Jedni narzekają, że za dużo, drudzy, że za mało. Musimy sobie jakoś to zorganizować. Czy są ludzie, którzy potrafią ułożyć sobie tak plan dnia, że zrealizują wszystko. Czy ktoś z was tak ma? Nie? Uff, no. Okej, okay, no czyli ulżyło mi, bo ja czy... No właśnie, no właśnie mi się to też zdarza i czasem się zastanawiam, no, a miałem takie bogate plany. Tak fajnie sobie poukładałem dzień w głowie, a, a wyszło troszkę inaczej. No właśnie, różnie to bywa, ale żeby dobrze przeżyć dzień, żeby dobrze spędzić ten czas. To musimy często nadać też pewne priorytety pewnym sprawom. Czyż nie? I w zależności od tego, jaki jest priorytet jakiejś sprawy, no to powiedzmy sobie, załatwiamy coś w pierwszej kolejności, a coś tam w dalszej kolejności. Jeśli to coś w dalszej kolejności nie uda się nam spełnić, no to mówimy, no trudno. Grunt, że te najważniejsze sprawy udało mi się załatwić. I to jest naprawdę istota sprawy. I istota sprawy, ponieważ yy, jeśli ustalamy priorytety, jak przeżywamy dzień, a z czego na przykład jesteśmy w stanie zrezygnować, to tak samo w kwestiach tych duchowych również musimy sobie ustalić pewne priorytety. I musimy powiedzieć na przykład, coś ma większy priorytet, a coś ma mniejszy. No i, i zastanówcie się tak sami, nie, nie, nie oczekuję tutaj odpowiedzi, yy, czy nabożeństwa, takie codzienne nabożeństwa w domu, jaki mają priorytet dla Was? Czy one się odbywają w ogóle? Muszę Wam powiedzieć, że o, o, o zgrozo obserwuję, że nieraz w domach adwentowych nie istnieje coś takiego jak nabożeństwo domowe w ciągu tygodnia. To jest po prostu, w sobotę przychodzimy nabożeństwo i wracamy. Jak opowiadałem nieraz historię dzieciom, czy to jak mieszkaliśmy jeszcze w Warszawie, na Foksal, czy w innych zborach, to powiem Wam, po kilku historiach błyskawicznie można zobaczyć, w których domach czytane jest Pismo Święte i rodzice uczą dzieci, a w których nie. I niestety muszę stwierdzić, że w dużej części dzieciom nie jest, nie jest czytane Słowo Boże. Nie jest. Opowiada się im często jakieś historie tutaj o kotkach, ptaszkach albo nie wiem czym jeszcze. Jakaś tam mądra, no, powiedzmy, puenta z tego wynika, fajnie. Ale rzadko kiedy te dzieci są w stanie odpowiedzieć, jak się je zapyta, to kto, to kto załatwił Goliata? Dzieci często nie wiedzą, kim jest Goliat. Naprawdę. No miałem takie sytuacje. Więc bracia i siostry, no musimy sobie zadać pytanie, jakie mamy priorytety w naszym życiu? Czemu się poświęcamy, a czemu nie? Czy kontakt z Panem Bogiem jest dla nas ważny? Czy tak jak Pan Bóg przykazał, czy mężczyzna i kobieta są kapłanami w domu, prawda? Bo wyraźnie to jest m.in. w chrześcijańskim domu zapisane, że mężczyzna jest takim kapłanem w domu, a jeśli go nie ma, to kobieta ma przejąć obowiązki. Czy tak jest? Czy nie? Czy oddalamy to na jakiś dalszy plan i mówimy, no jak czasu wystarczy, jak Pan Bóg da, to będziemy mieli nabożeństwo, to pomodlimy się, przeczytamy coś. No, różnie to bywa, naprawdę. Musimy sobie odpowiedzieć, czy zaczynamy ten dzień z Panem Bogiem. Czy jak otwieramy oczy, to pierwsze co, to oglądamy jakieś media społecznościowe, włączamy telewizor, no czy modlimy się i mówimy, Panie Boże, tak bardzo dziękuję Ci, daj mi się wyspać, obudziłem się. Kolejny dzień, to proszę Cię jakąś mądrość do tego, żebym mógł pozałatwiać te różne sprawy, które są. No, każdy z nas musi sobie sam odpowiedzieć na to pytanie. Jak to w naszym życiu wyglądają te priorytety? Jak wygląda chęć poświęcenia czegoś kosztem czegoś innego? Chciałbym, abyśmy dzisiaj właśnie popatrzyli na takie trzy przykłady poświęcenia, które są właśnie w Biblii pokazane. Pierwszy z nich to, ja bym określił tak poświęcenie, które jest jednoznaczne ze zmianą życia i to nie taką delikatną, tylko całkowitym wywróceniem do góry nogami. Możemy sobie od razu otworzyć pierwszą księgę Mojżeszową. Na 12 rozdziale. Pierwsza Mojżeszowa, 12 rozdział, i tam nic innego jak historia powołania Abrahama. Abraham mieszkał w Ur, w Ur Chaldejskim. Jakbyśmy sobie popatrzyli na dowody archeologiczne, jakie, jakie są, i, i fakty historyczne, to te prawie 4000 lat temu to było miasto, w którym była kanalizacja no, prze, Przeprowadzamy się teraz do innej miejscowości, tam na Żywieczczyźnie, w której nie ma kanalizacji. XXI wiek. Tak bywa. No. Po prostu są różne miejscowości w Polsce i w innych krajach, prawda, gdzie czasem nie ma kanalizacji. A oni prawie 4000 lat temu mieli kanalizację. To było naprawdę niesamowicie rozwinięte miasto. I, i tam właśnie. W Urhaldejskim, gdzie, gdzie mieszka Abraham, potem w Haranie, e, dochodzi go Słowo Boże, tej treści, jak sobie popatrzymy. Będę czytał od pierwszego wersetu. A Pan powiedział do Abrama, wyjdź z Twojej ziemi i od Twojej rodziny i z domu Twojego Ojca do ziemi, którą Ci wskażę. A uczynię Cię narodem i będę Ci błogosławił i uwielbię Twoje imię i będziesz błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym ci, a przeklinających cię będę przeklinał. I będą błogosławione w tobie wszystkie narody ziemi. E, no i jak, obietnica? Kusząca, czy nie? No, właśnie zależy. Wyobraźcie sobie, Abraham ma wtedy lat około 75. No, to chyba już nie jest jakiś taki czas na jakieś poważne zmiany w życiu, prawda? Człowiek bardziej chce już takiej stabilizacji, żeby siedzieć w jednym miejscu, żeby się cieszyć rodziną, tymi wnukami najlepiej. No tak po prostu jesteśmy skonstruowani, prawda? Natomiast on, no on dostaje takie Boże wezwanie. Zostaw to swoje wygodne życie, zostaw swoją rodzinę. Zostaw ten majątek, który tu sobie wypracowałeś, i teraz idź gdzieś indziej, wyprowadź się do jakiegoś kraju, gdzieś tam. No i w zasadzie Pan Bóg mówi, że no, będę ci błogosławił, tak, staniesz się wielkim narodem. Tak? No byśmy powiedzieli, no ciekawe jak, jak tu dziecka nie ma. 75 lat, no cuda się zdarzają in vitro i te sprawy, ale no wiecie, no, no nie, nie za bardzo w pewnym wieku. A, a tutaj, no takie Boże wezwanie, które ma całkowicie zmienić wszystko. I z pozycji, którą on piastuje, bardzo wysoka pozycja, w świetnie rozwiniętym mieście, nagle ma się stać jakimś tam wędrowcem i będzie tak chodził, tułał się. Człowiek, który ma dom, no i w perspektywie, że będzie mieszkał w namiocie. No, jak tu jesteśmy, to wierzę, że każdy ma jakieś miejsce, gdzie mieszka, i jest z tego mniej bądź bardziej zadowolony, no ale. No, ale byśmy chyba nie chcieli zamienić tego, w czym mieszkamy, no, na namiot kampowy, w którym fajnie jest być tam 10 dni do dwóch tygodni, prawda? No, fajnie, fajnie się żyje, ale, ale nie tak na stałe. No i nie w pewnym wieku. No i właśnie teraz musimy popatrzeć, jak rozważać ten temat. Tak czysto po ludzku, to powiemy sobie, to co mam, jest znacznie ważniejsze niż to, co mogę mieć. Tak, czysto po ludzku. Mam wygodne, dobre życie, stabilną pozycję, mam rodzinę obok siebie. No, weźmy jeszcze pod uwagę to, że to były troszkę inne czasy niż dzisiaj. My się możemy przeprowadzić tu, gdzieś indziej. Jest w miarę bezpiecznie. Jest policja, jest wojsko, jakieś tam inne służby, ale to były trochę inne czasy. To były czasy, gdzie jak miałeś ludzi, którzy byli dobrze uzbrojeni i sprawni, no to fajnie, to się czujesz bezpieczny. No, ale jak nie masz. No to już może się okazać, że już nie jesteś taki mocny, bo nie przegadasz kogoś, bo on jest lepiej uzbrojony. I on ma to wszystko zostawić, żeby udać się gdzieś na jakąś wędrówkę i to na nieokreślony czas. Jak spojrzymy po Bożemu na tą sprawę, to to Boże Błogosławieństwo, ten naród, który ma od Abrahama wychodzić. to jak Pan Bóg mówi, że, on uwielbi jego imię i że będziesz błogosławieństwem, to to jest coś, czego Abraham nie mógł zdobyć w tamtym miejscu, gdzie mieszkał. On mógł mieć wszystko, on był bardzo bogatym człowiekiem, ale tego Bożego błogosławieństwa nie da się kupić. To można zdobyć tylko wtedy, kiedy Pan Bóg zechce udzielić i tylko wtedy, jeśli my odpowiemy na Boże wezwanie. Tylko wtedy może być Boże błogosławieństwo. Więc tutaj powiemy sobie, no to, co mam obecnie, jest znacznie mniej warte niż to co mogę mieć w przyszłości no ale to zależy od tego czy ja ufam temu kto do mnie mówi i widać że tutaj abraham jest człowiekiem który jest zdolny do poświęcenia potężne wyrzeczenie on zabiera swoją żonę on zabiera swoich ludzi ten jakiś dobytek który ma i rusza rusza w nieznane tak naprawdę i jakie są tego skutki to widzimy na, karcie, na kartach Słowa Bożego, że miał niesamowite doświadczenia, niesamowite rzeczy w jego życiu Pan Bóg czynił, ludzi, których spotykał, miejsca, które odwiedzał, no powiedzmy takie przygody, jakie miał. Nigdy by tego nie miał, gdyby został w Haranie albo w Urchaldejskim. To by się nigdy nie wydarzyło. To wszystko wpłynęło na jego wiarę. Mógł powiedzieć na pewno pod koniec swojego życia: teraz moja wiara jest naprawdę znacznie mocniejsza, niż wtedy, kiedy ja po raz pierwszy słyszałem głos Boży, który powiedział mi: wyjdź stąd. Prawda? To doświadczenia, to moment, kiedy my, no, nie mamy wpływu na pewne okoliczności. Wtedy, kiedy musimy całkowicie oddać się Panu Bogu i powiedzieć: Panie Boże, no, to ja Tobie to oddaję, ja nie jestem w stanie nic zrobić. To to sprawia, że nasze. Wiara rośnie, że mamy zaufanie do Pana Boga, że on najlepiej czymś pokieruje. No to jest coś jeszcze kolejnego, co on zyskał. Wiemy o tym, że Pan Bóg mu bardzo pobłogosławił, on się niesamowicie wzbogacił. I materialnie, ale także Pan Bóg dał mu tego syna obiecanego, prawda? Tego, na którego on tyle czekał. I to w momencie, kiedy on już no całkowicie stracił nadzieję, że, że to, to się wydarzy. On miał wtedy lat około 100. Sara miała około 90. No więc to już Je, jeszcze gorszy stan niż jak dostał wezwanie, prawda? Kiedy miał 75 lat. Jak przypatrzymy się, widzimy także, że to jest człowiek, który dzięki tym doświadczeniom i przygodom, jakie miał, on miał także niesamowite możliwości ewangelizacyjne. Co więcej. Wiele ludów, jak sobie popatrzymy na przykład na to, co siostra White opisuje, jak patriarchowie chodzili, Abraham, Izak Jakub, to, to jest ciekawe, że jak w Biblii czytamy, poszedł gdzieś tam do jakiejś miejscowości, zbudował ołtarz Panu, tam wzywał imienia Pańskiego, potem gdzieś wywędrował. Dla nas pusta informacja. Po prostu czcił Pana Boga w tym miejscu, prawda? Ale siostra White bardzo ciekawie opisuje to, że Ludzie, którzy tam żyli, oni niejednokrotnie potem kultywowali cześć Boga w tym miejscu, bo oni poznawali Boga, Boga Abrahama. I to jest naprawdę niesamowicie, ile, niesamowite, ile tak naprawdę dobrych rzeczy stało się, tylko dlatego, że ten no, Pan w pewnym wieku postanowił, dobra, ja zaryzykuję. Jak Bóg mówi, to ja idę w ciemno. To ja jestem w stanie zrezygnować z tego wszystkiego. To ja poświęcam to, co mam, to co wypracowałem, ponieważ wierzę, że Pan Bóg da mi coś lepszego. On był niesamowitym błogosławieństwem. Dlatego też jest określony mianem no, ojca wiary, przyjaciela Boga. I, i dzisiaj możemy powiedzieć, że no, od niego wywodzi się no, potężny naród, prawda? jak Izrael i, i przede wszystkim Mesjasz z jego linii. A wszystko dlatego. Że któregoś razu on postanowił dokonać takiej niesamowitej zmiany w swoim życiu, ponieważ usłyszał głos Boży i odpowiedział na nie. No, ale żeby nie było tylko, że tu mówimy o Abrahamie, yy, zastanówmy się. Zastanówmy się, yy, czy my także w życiu nieraz musieliśmy coś poświęcić dla Pana Boga. Czy wszystko jest takie zawsze łatwe i przyjemne. No, po prostu spotkaliście Pana Boga i było tak, no pewnie przyjmuje Panie Boże wszystkie Twoje zasady, nie miało to żadnego wpływu na nas jakiegoś większego. No, jakby się tak zastanowić, to pewnie nie jedna osoba z zebranych tutaj miałaby naprawdę ciekawe doświadczenia o tym, jak poznawała Pana Boga i ile to tak naprawdę wyrzeczeń z, się związało z tym wszystkim. A nawet jak wierzymy, to nieraz właśnie dużo musimy poświęcić dla Pana Boga. Ale jakie są zyski z tego wszystkiego? Czy już teraz widzimy je, czy w przyszłości, jak przyjdzie Pan Jezus, to możemy być jednego pewni, że naprawdę każde poświęcenie jest warte dla Pana Boga, ponieważ to, co On daje, jest nieporównywalne z tym, co w świat jest w stanie za, zagwarantować. Chodźmy dalej. Kolejny przykład. Kolejny przykład to Józef. Niesamowita postać. Młody chłopak, ulubieniec swojego ojca. Ojciec też no, bogaty, dobrze ustułowany. Czegoż więcej chcieć. I, i ży, żyje taki młody chłopak, dorasta w rodzinie. No, na nieszczęście, tak, straszna to była rodzina. To nie była szczęśliwa rodzina. Dzisiaj byśmy określili, że to bardziej jakaś patologia, prawda? Cztery żony, dzieci. Duża ilość, tarcia niesamowite, no, nie do pozazdroszczenia sytuacja. Ale on no, w jakimś tam stopniu jest szczęśliwy, on ma tego swojego ukochanego ojca, i to jest dziecko, które przede wszystkim, jak ojciec opowiada o Panu Bogu, to on to przyjmuje i on, on to wyznaje. Ale sytuacja zmienia się diametralnie. Diametralnie, kiedy przez zazdrość i gniew swoich braci zostaje sprzedany w niewolę. I wyobraźcie sobie to dzisiaj. Jesteście wolnymi ludźmi. Możecie się przemieszczać gdzie chcecie. Chcecie jeść teraz, to jecie teraz. Chcecie pić, to pijecie. Chcecie i spać, to śpicie. No, jesteśmy w miarę wolnymi ludźmi. I nagle wasza sytuacja zmienia się do tego stopnia, że nie macie prawa o sobie w ogóle stanowić. W ogóle. Jak wam ktoś mówi, że będziesz 10 godzin tyrał w polu to masz tyrać 10 godzin w polu i nie masz prawa zaprotestować, że cię głowa boli, że taki upał albo leje. Nie, po prostu jesteś rzeczą dosłownie. Bo niestety niewolnicy często mieli taki status, taka, taka rzecz, taki lepszy mebel, bo chodzi i, i potrafi coś powiedzieć. To straszny upadek. No, no coś strasznego. Ja naprawdę nie chciałbym być w jego skórze. Tutaj z takiego piedestału, ukochany synek tatusia, Nagle ląduje jako jakiś margines społeczny. To on po prostu nic nieznacząca osoba, niewolnik, i jeszcze idzie do kraju, który jest mu nieznany w ogóle. No, ale, ale właśnie, jak popatrzymy sobie na postawę Józefa, która jest zawarta tutaj na kartach Słowa Bożego, jak doczytamy sobie jeszcze z ducha proroctwa, to tam jest bardzo ciekawie pokazane, że on wtedy, jak szedł do Egiptu, on se postanowił. Że on i tak będzie Bogu wierny. I to była tak naprawdę jedyna rzecz, której on, którą on mógł postanowić w tym momencie. Młody chłopak, młody chłopak, on był, no, powiedzmy, nastolatkiem w tym, w tym momencie. Życie wywróciło się całkowicie do góry nogami, ale on postanowił: Ja będę wierny Bogu, niezależnie od wszystkiego. I to zaczyna procentować, słuchajcie. Naprawdę są niesamowite dowody Bożej łaskawości wobec niego. On jest uczciwy, on jest pojętny, on jest chętny do nauki, on dobrze pracuje. No i nagle jego egipski pan widzi, no w zasadzie ten niewolnik wcale nie jest taki głupi, może warto byłoby mu dać troszkę więcej obowiązków. No i nagle Józef zaczyna piąć się w tych strukturach, aż dochodzi do momentu, kiedy jest po prostu zarządcą no Całego tego majątku należącego do bardzo bogatego i wpływowego Egipcjanina. Powiedzielibyśmy: Super. No, takie szczęście w nieszczęściu, ale niesamowite Boże Błogosławieństwo. I, i to jest wspaniałe, jak Pan Bóg często potrafi zmienić tą, 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 tą złą kartę, jak to wszystko się odmienia. Los, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, nagle zmienia się i jest pięknie. Ale niestety, jak to w życiu bywa, Przychodzą też i złe momenty. I jak popatrzymy sobie na 39 rozdział tej samej księgi rodzaju, otwórzcie swoje Biblię ze mną. 39 rozdział. To tam wersety 7 po 10 będę czytał. Popatrzcie, jaka, jaka sytuacja się dzieje. On jest młodym człowiekiem. Młody chłopak, okazuje się, że jest no, przystojny, yy, to pewnie dobrze zbudowany, no i to nie uchodzi uwagi pani jego pana. I od tego siódmego wersetu, jak czytamy, pewnego razu żona jego pana zwróciła uwagę na Józefa i powiedziała: śpij ze mną. Ale on nie chciał, i powiedział do żony swego pana: Oto mój pan nie zajmuje się swoim domem jak ja bo mnie powierzył wszystko, co do niego należy. Nie ma w tym domu nikogo większego ode mnie, i nie zabrania mi niczego prócz Ciebie, bo Ty jesteś żoną Jego. Jak więc mógłbym popełnić tak wielkie zło i zgrzeszyć przeciwko Bogu? Ona jednak codziennie namawiała Józefa, aby z nią spał, a e, przepraszam, aby z nią spał, aby, aby był z nią, ale on jej nie usłuchał. No. Naprawdę miał kręgosłup moralny, tak byśmy powiedzieli. Jakbyśmy sobie też popatrzyli na jakieś takie dowody historyczne, na no to, jak się też ludzie ubierali w starożytnym Egipcie, no to wiecie, gorąco oni tam w futrach nie chodzili. To nie były szaty, które tam nie wiadomo, jak zakrywały. To były, dzisiaj byśmy powiedzieli, dosyć skąpe ubiory. No i, i wyobraźcie sobie, że tutaj młody chłopak i przychodzi do niego pani, która raczej ani nie była brzydka, raczej by sobie taki bogaty pan nie brał brzydkiej, e, świetnie ubrana, pewnie ma klejnoty, tak, perfumy pewnie super, e, i to wszystko wpływa na człowieka, a młody chłopak, który jeszcze dostał niesamowitą władzę. Słuchajcie, to naprawdę jest bliska droga do tego, żeby człowiekowi odbiło i żeby po prostu powiedział: A co mi szkodzi? No, no, kto się dowie? Ktoś mnie tu widzi z rodziny? No Nikt, sam jestem. Jeszcze mogę skorzystać, a mo, może się uda ją uprosić, jakoś, żeby mnie puściła do ojca, to mogę, że jeszcze skorzystam na tym. No, różne mogły być te jego myśli, ale tutaj, po tej jego odpowiedzi, widzimy, że on w ogóle się nie bawi w takie rzeczy. W ogóle, żadne tam domysły, analizy. Nie. Jest napisane tak i koniec. I ja się tego trzymam. Ciekawostka. Popatrzcie. On tutaj mówi, że zgrzeszyłby przeciwko Bogu. Przecież do dekalogu, no jeszcze ładnych paręset lat, prawda? A jak sobie popatrzyłem na pierwszą księgę mojżeszową to widać, że ludzie, pomimo tego, że dekalog nie był spisany, nie było tych, dziesięć, tych kamiennych tablic, to ludzie wtedy już mieli pojęcie na temat tych prawdziwych Bożych przykazań i oni je potrafili wyznawać. I on też, on wyznaje te Boże zasady i on mówi sobie, poświęcenie to dla mnie jest równe z tym, że ja nie zmieniam pewnych zasad. Niech się dzieje, co chce, niech się wali, pali, niezależnie od tego, jaki będzie mój los, ja zasad Bożych nie zmieniam i nie rezygnuję z tego. I to było niesamowite poświęcenie z jego strony. Popatrzcie, że ona no, potrafiła się zemścić. Eee, cud i łaska Boża, że chłopak wyszedł z tego cało, że nie zginął, ale było blisko. No, niemniej jednak, no powiedzmy sobie, jego życie wygląda jak taka sinusoida, prawda? No tutaj powiedzmy ten szczyt, i jestem ulubieńcem tatusia, potem spada na same dno, na samo dno, jest niewolnikiem, potem znowu idzie na szczyty, jest zarządcą. No i co? I potem, nie, że jest niewolnikiem, to jeszcze jest więźniem. No i znowu spada, może jeszcze niżej gdzieś tam. Katastrofa byśmy powiedzieli. Boże, to ja tobie jestem wierny, ja przestrzegam Twoich przykazań, i co mnie w życiu spotyka dobrego? Nie macie czasem też takich myśli, że jesteście Bogu wierni i zamiast te Boże błogosławieństwa jak u Abrahama, to po prostu wali się wszystko w życiu, co tylko może. No niestety czasem tak jest. I czasem ta nasza wiara jest testowana no naprawdę do takich granic. Do granic wytrzymałości. On w tym więzieniu też ładnych parę lat przesiedział. On tam awansuje w tych szczeblach. Ale jest człowiekiem pozbawionym wolności, niewolnik i też jeszcze w więzieniu. A wszystko przez to, że postawił być, postanowił być właśnie wierny tym staroświeckim zasadom. Temu, co tam kiedyś Pan Bóg powiedział ojcu jego ojca, jego ojciec mu to powtórzył. No, dzisiaj byśmy powiedzieli człowieku, jest inny wiek, 21, daj sobie spokój z tym wszystkim, troszkę inne zasady. Ale on jest wierny. On jest wierny niezależnie od wszystkiego. I teraz taka historia. Opowiem Wam historię, jak właśnie miałem coś. No, nie umywam się do Józefa akurat, ale to był bardzo dla mnie trudny czas i byłem wierny pewnym zasadom. To był czas, kiedy ja chodziłem na studia. Mieliśmy taki przedmiot główny termodynamika. Jak ktoś miał do czynienia, gorąco polecam. Świetny przedmiot, ale wymagający. To jest naprawdę dosyć trudna dyscyplina. No, niemniej jednak ja się temu poświęciłem, lubiłem to i jeszcze pomagałem kolegom i koleżankom, bo mnie podpytywali, to im starałem się jakieś tam korepetycje udzielać, wychodziło to. Słuchajcie, te pół roku jakie uczyłem się, myślałem sobie, jest dobrze. Naprawdę, na ćwiczeniach nie mam żadnego problemu, na laboratoriach też, nie jakaś tam czwórka, cztery i pół, naprawdę, naprawdę jest fajnie. Rozumiem temat. Został mi jeszcze jeden egzamin, egzamin teoretyczny. No myślę sobie, jak laboratoria, ćwiczenia przeszły, to co? teorię nie znam? Pewnie, że znam. A tam się pouczyłem trochę. Pomogłem jeszcze właśnie kilku osobom do, w przygotowaniach. No i słuchajcie, udało się tak, że poszedłem na zerówkę w ogóle. Ze wszystkim zdążyłem. Przychodzę na egzamin. No i potem, jak przychodzą wyniki, to się okazuje, że ja oblałem. A część z tych osób, którym pomagałem, to one zaliczyły. No myślę sobie, strasznie dziwna sytuacja. Jeszcze ludzie mówią, ej, jak to się w ogóle dzieje? To myśmy zaliczyli, ty nie zaliczyłeś? Przecież nam pomagałeś. Nie mam pojęcia, jak to się stało. No faktycznie, no dawałem korepetycję i, i oblałem. No ale mówię sobie, dobra, to jest Politechnika, tam jest kilka terminów, więc idę na pierwszy termin. Oblałem wszystkie pięć terminów. I mój profesor powiedział, proszę pana, pan to się w ogóle nie nadaje na energetyka. Pan to powinien studia zmienić. Ja nie wiedziałem, co jest grane. Ludzie się ze mnie podśmiewywali już, bo, no, mówię wam, sytuacja taka, ja innym pomagam, oni idą, zaliczają, a ja idę i nie zaliczam. No i już co niektórzy przypływia takiej dobroci, no to mówią, Maciek, to weź sobie tą ściągę, tu pożyczę ci, albo zrób sobie ściągę i idź i jakoś to będzie. Może masz, nie wiem, jakieś zaćmienie czy coś. No ale ja nie mogę ściągać, byłoby to nieuczciwe. Dostałbym ocenę, która mi się nie należy. No i słuchajcie, i, i naprawdę byłem w kropce, ludzie się ze mnie śmiali na kierunku, yy, profesor mówi, że się nie nadaje na energetyka, ja tam już drugi rok studiuję i do tej pory no, nie miałem jakichś większych problemów. I mówię, no to koniec. A że był to, tak jak powiedziałem wcześniej, główny przedmiot, no to niezaliczenie tego przedmiotu było równoznaczne z tym, że do widzenia, żegnamy się z tobą drogi studencie. A że akurat mój kierunek był tym ostatnim, który był na politechnice, to my w ogóle nie mogliśmy zejść ten rok niżej. Po prostu groziło nam całkowite usunięcie z grona studentów. Wróciłem do domu, no i mówię sobie koniec nie wiem, co będę robił. Już tam myślałem o jakiejś ekonomii, geografii, czy o czymś tam innym, co, co, co mógłbym robić w życiu. I w pewnym momencie przychodzi taka informacja, ktoś ze znajomych mówi, słuchaj, jest jeszcze kilka osób, które nie zaliczyło tego przedmiotu. Uprosiliśmy dziekana, on powiedział, że no tam awansem da nam zrobić ten, ten rok. Ale że jak nie zaliczymy tego przedmiotu w kolejnym semestrze, to wylatujemy. Myślę, sobie, no fajnie. Nie wiem, czy jest sens. Jeszcze trzeba płacić za to. W tamtym czasie to wiecie, student nigdy nie ma za dużo pieniędzy, a tu trzeba było naprawdę dużo pieniędzy zapłacić, i mówię sobie, no trudno, może warto zaryzykować. No i tak faktycznie się stało. Zapłaciłem, uczyłem się kolejny semestr, jeszcze lepiej się tego wszystkiego nauczyłem i wiedziałem, że mogę to zdać tylko w jeden sposób. Była taka zasada, jeśli ktoś dostanie piątkę z ćwiczeń, co graniczyło z cudem, po prostu tak mówili wykładowcy, to nie musi pisać teorii no ale akurat na naszych studiach nie istniało coś takiego, żeby dostać piątkę z ćwiczeń bo tych było kilka akurat kolokwiów a ja wiedziałem, to jest jedyna szansa dla mnie jedyna, bo znowu obleję modliłem się, ciężko pracowałem, jeszcze ciężej się uczyłem i słuchajcie, i dostałem piątkę i dostałem tą piątkę wymarzoną i, i poszedłem do profesora i on tak patrzy na mnie i mówi, jakim cudem pan teraz przychodzi do mnie po piątkę jak pan nie mógł semestr wcześniej zaliczyć tego? Ja mu powiedziałem, no wie pan, no to jest cud i łaska Boża. On tak się uśmiechnął z przekąsem, cud i łaska Boża, tak. Wpisał mi to 5, ok. I wiecie co, ja się zastanawiałem wtedy tak. Boże, czemu mnie tak upokorzyłeś? Dlaczego? Uczyłem się, byłem ci wierny, wszystko starałem się robić z najlepszą moją wiedzą. Dlaczego ludzie się ze mnie śmiali, dlaczego byłem takim puśmiewiskiem? Jeszcze pieniądze musiałem płacić na uczelnię. Odpowiedź przyszła rok później, kiedy no, na tych studiach weszła termodynamika po jeszcze bardziej zaawansowana. I ci, którzy tam prześlizgnęli się jakoś, bo za zakuli zdali, zapomnieli albo ściągali, no to nagle okazało się, że drodzy koledzy i koleżanki nie dają sobie rady z bardziej zaawansowanym tematem termodynamiki. A ja miałem już wszystko na świeżo, świetnie się z tego nauczyłem. I zrobiłem z tego pracę dyplomową. I potem miałem same piątki. Ale to do, mogłem zrozumieć dopiero po pewnym czasie. I tak samo z Józefem. Popatrzcie, że on jest w podobnej sytuacji. On jest wierny Panu Bogu. I on nie rozumie tego, dlaczego mu się życie wali. No dlaczego? Powinny być Boże Błogosławieństwa. A jemu się wszystko w życiu wali. Jest na samym dnie. Ale jak popatrzymy sobie kilka lat później. To widzimy Józefa, który jest w zasadzie dzisiaj byśmy określili premierem Egiptu. Jest człowiekiem, który ustępuje tylko faraonowi władzą. Wszyscy muszą go słuchać. Jest to człowiek obdarzony Bożą mądrością, jest to człowiek cierpliwy, jest to człowiek, który potrafi zarządzać i on doskonale wszystko wie. Jest to człowiek, który jest ukochany przez naród. Ale to można było ocenić dopiero po upłynięciu pewnego czasu. I w naszym życiu, bracia i siostry, niestety też tak jest. Czas leczy rany, czas sprawia, że patrzymy na pewne wydarzenia z innej perspektywy. I jeśli jesteśmy Bogu wierni, to choć teraz mogą być jakieś trudne momenty w naszym życiu, i możemy mówić, porażki odnosimy, to jeśli Bogu będziemy wierni, to czy w, no, w tym życiu, czy jak dopiero przyjdzie Pan Jezus i będzie to właściwe życie, to Bóg odsłoni nam pewne zasłony, które teraz są, i pokaże: Wiesz, co, dlaczego to się musiało dziać? I On pokaże nam wszystko. Tak będzie. Ale takie momenty także bardzo budują wiarę. Jeśli jesteśmy Bogu wierni. Jak popatrzymy na to, co Pan Jezus mówi. 24 rozdział Ewangelii Mateusza, otwórzmy sobie. Mateusz 24 rozdział i werset 13. To Pan Jezus mówi tak: kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. To jest trudne często. Nie oszukujmy się. Wytrwać do końca, ale tego Bóg wymaga. Jak jesteśmy w naszych związkach małżeńskich, to też no, w Wymagane jest wytrwanie do końca, prawda? Nie można powiedzieć, byłem dobrym mężem przez 99% czasu, kiedy byłem w małżeństwie, więc należy mi się nagroda. Nie, liczy się 100%. 100%. I Bóg tego samego wymaga, prawda? Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Więc yy, jaki jest nasz zysk? Czy patrzymy na zysk jako na zbawienie? I teraz w naszym życiu może się nie najlepiej dziać, ale grunt, żebym był człowiekiem zbawionym, czy patrzymy na to, czy nazywamy zyskiem to, co mogę teraz mieć w tym życiu? Od razu muszę Wam powiedzieć: jeśli popatrzymy na nasz zysk jako na zbawienie, to jest to zagwarantowane. Może nam się w życiu nie układać, może być fatalnie, ale to jest coś, co jest zagwarantowane przez Boga. I nie da się tego zmienić. Natomiast jeśli popatrzymy na zysk przez pryzmat tego, żeby mi się teraz dobrze wiodło, to to jest coś, czego ani Bóg, ani Diabeł nie gwarantuje. Tak to jest. Więc no, na zasadzie już takiego szacunku, to ja proponuję wybierać zysk, zbawienie, prawda? To jest coś gwarantowanego przez Boga. Bądźmy wierni Bogu zawsze, do końca i we wszystkim. To jest gwarancja sukcesu. I jak będziemy w niebie, to powiemy sobie, warto było. Józef na pewno też tak po, po tych wszystkich wydarzeniach mówił: warto było. Dobrze, że się nie ugiłem. Dobrze, że się nie dałem tej kobiecie. To było warte tego wszystkiego. Ale to wymaga czasu. I trzeci, ostatni przykład. Określiłbym jako poświęcenie to jest coś, co pcha nas do tego, aby ratować innych ludzi aby ratować ich do Królestwa Bożego. To jest poświęcenie. I z... popatrzmy na Pana Jezusa, na Pana Jezusa, który, będąc Bogiem Wszechmogącym, Stworzycielem nie tylko nieba i ziemi, ale w ogóle całego wszechświata, nagle zniża się do roli kogoś takiego, no, jak obecne tu dzieci. Jak się urodził synek nasz, to wtedy sobie uświadomiłem, do czego Bóg Wszechmogący się zniżył. Taki Bobas nic w zasadzie nie jest w stanie ze sobą zrobić. Nic. On w zasadzie może tylko płakać, jeść, no i wiadomo, i to drugie powiedzenie. I nic więcej. I wyobrażacie sobie, że nasz Bóg, on zniża się do takiego stanu, ponieważ on mówi: to jest jedyna szansa, żeby, żebym uratował ludzi. A potem on dorasta, on się uczy. On no, nabywa takich zdolności jak każde dziecko. Prawda? Na początku jest problem, żeby łyżeczką trafić do buzi yy, i to komicznie wygląda. Rośnie, uczy się kolejnych rzeczy, musi się kształcić, no bo przecież wiemy, że Pan Jezus miał zawód, był cieślą, więc musiał się uczyć, operować tym młotkiem, dłutem, ciąć to drzewo. On naprawdę musiał ciężko pracować. I on to wszystko robi, bo ma cel, bo wie, że to jest jedyna szansa, żeby uratować ludzi. Ale to powiedzielibyśmy sobie, to, 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 jeszcze, to jeszcze nie wszystko, bo on zaczyna swoją pracę ewangelizacyjną w wieku około 30 lat. I, no i, I co? Był zrozumiany? Ludzie witali go z otwartymi ramionami mówi, Ach, Mesjasz przyszedł, chwała Bogu. Jego własna rodzina go nawet nie rozumiała. Przyszli w pewnym momencie, żeby go porwać, bo powiedzieli, że rozum postradał. Już nie mówiąc o tych wszystkich wielkich liderach Kościoła wtedy Bożego, którzy w większości przypadków po prostu mówili, że nie, to jest jakiś szarlatan, zabić go i, i czyhali tylko, żeby pochwycić go w czymś, w mowie, w czynie, no cokolwiek, żeby tylko mieć ten argument, żeby móc tam rzucić w niego kamieniem i żeby nareszcie tutaj przestał, się, przestał siać zamęt. On miał naprawdę bardzo ciężkie życie. Nie wspominamy już tak naprawdę tej całej męki, jaka go spotkała, prawda? Od Getsemane, kiedy zaczyna przeżywać to, to te straszne doświadczenia duchowe, że ojciec, no, tak jakby rozrywał się jego kontakt z jego ojcem coś, czego nigdy nie doświadczył że grzechy całego świata są wsadzone niejako na jego barki, i on, który naprawdę nigdy nie zgrzeszył i nie wiedział, co to jest grzech, tak, żeby on to miał uczynić. I nagle on czuje się, jakby on to wszystko popełnił. Jakby kłamał, jakby zabił, jakby zdradzał, bo to wszystko jest wsadzone na jego barki. I ginie na krzyżu. I ginie tą, no, możemy powiedzieć drugą śmiercią, prawda? Warto było? Czy nie warto było? Dla nas warto. Dokładnie. Dokładnie. I dlatego no właśnie i dlatego możemy patrzeć na Pan Jezusa jako najdoskonalszy wzór poświęcenia. Popatrzcie na dziesiąty rozdział Ewangelii Jana. Tam są takie piękne słowa, jakie Pan Jezus wypowiada. Dziesiąty rozdział Ewangelii Jana, wersety będę czytał od dziewiątego. Pan Jezus mówi tak. Ja jestem drzwiami. Jeśli ktoś przeze mnie wejdzie, będzie zbawiony. I wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. Złodziej przychodzi tylko, aby kraść, i zabijać, i gubić. Ja przyszedłem, aby miały życie i miały obfitość. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz swoją duszę kładzie za owca. I Pan Jezus miał świadomość tego, w jakim celu On żyje. I co ma się stać? Doskonale o tym wiedział, i mimo wszystko On chciał to wypełniać, choć mu naprawdę nie było łatwo. Właśnie po to, żeby widzieć potem nas, którzy będziemy mogli mówić tak, wiemy, że zbawienie jest dla nas. Wyłącznie dzięki Jezusowi Chrystusowi. No więc, cóż z tym poświęceniem? Poświęcenie jest trudne. Wymaga nieraz od nas tego, żebyśmy dużych zmian dokonali w naszym życiu. Czasem wymaga tego, żebyśmy właśnie nie dokonywali w nasz, zmian w naszym życiu, ale trwali przy Bożych zasadach. I wymaga też tego, żebyśmy starali się ludzi ratować do Królestwa Bożego. Poświęcenie jest bardzo ważne w samym Kościele. To, że dzisiaj jest to nabożeństwo, to jest też efekt poświęcenia ludzi. Ewelina musiała zagrać pieśni, przygotować je. Brat musiał przygotować się do prowadzenia, drugiej części. Tu braterstwo musieli też przygotować pieśń, prawda? Ktoś musiał się pomodlić, ktoś musiał posprzątać, ktoś musiał toaletę wyczyścić. To jest efekt poświęcenia. Pytanie, jak wyglądałby nasz kościół, gdybyśmy się nie chcieli poświęcać. Gdybyśmy powiedzieli, że e, nie, już mam swój wiek, albo za młody jestem, albo jeszcze jakaś wymówka, no i jakby nasz kościół wyglądał? Czy jesteśmy, bracia i siostry, gotowi do poświęceń, gotowi do tego, żeby nie czekać na to, no może ktoś inny się zgłosi, może ktoś inny się poświęci i, i on to zrobi za mnie. Tylko, żeśmy powiedzieli, tak, ja chcę. Chcę odwiedzić, bo ktoś jest chory, chcę komuś pomóc. Najłatwiej jest wzruszać ramionami i powiedzieć: To mnie nie dotyczy, to jest poza mną. Nie będę się wtrącał, żeby mi ktoś złego słowa nie powiedział. A trudniej jest w jakiś taki mądry, dobry sposób zainteresować się losem drugiego człowieka. To jest naprawdę poświęcenie, ale to jest coś, do czego jesteśmy powołani. Po to Bóg dał Kościół, a nie stworzył nas jako jednostki żebyśmy się nawzajem docierali, kształtowali, ponieważ w niebie jak będziemy. Oczywiście będziemy doskonali i tak dalej, ale nie myślmy, że wszystko to będzie takie, wiecie, doskonałe pod tym względem, że jakby to powiedzieć, że będę chciał mieć na przykład spokój i mam ten spokój w tym momencie, prawda, że jestem taką samotną wyspą. Tam będzie dużo ludzi, dużo aniołów, jakichś innych istot, których nie znamy. Tam będzie naprawdę Mnóstwo ludu. Tam będą nabożeństwa, tam będą wspólne śpiewy. No pytanie, czy jeśli my dzisiaj nie chcemy się poświęcać, żeby pewne rzeczy przygotować, no to tak, oczyma wyobraźni, to powiedzmy sobie, czy tam byśmy chcieli. Czy bym nie, no tam dla Pana Boga oczywiście będziemy go widzieć. To coś stoi na przeszkodzie, żebyśmy dzisiaj też nie chcieli i nie poświęcali się. Poświęcenie jest tą cechą, która jest na wyginięciu. Poświęcenie nie jest popularne. To jest coś, co się nam często nie podoba. Ale bez poświęcenia nie ma zbawienia. Ludzie, którzy nie chcą się poświęcić, którzy nie chcą wszystkiego oddać Jezusowi, którzy potem nie mówią: Panie, ponieważ ty tak bardzo siebie poświęciłeś, to ja teraz chcę z tej wdzięczności dać coś od siebie. Nie ma zbawienia. Choćbyśmy nie wiem, jak pięknie mówili i mówili, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, bez poświęcenia nie dostaniemy się do nieba. Po prostu tak to działa. Jest to efekt tego, że przyjęliśmy zbawienie, jakie jest w Jezusie Chrystusie. Najłatwiej jest mówić, ale czyny tak naprawdę pokazują to, czy myśmy faktycznie przyjęli zbawienie, czy tylko o tym pięknie mówimy, teoretyzujemy i potrafimy innych pouczać. Drogiemu zborowi w wiśle życzę tego, żebyście. Niezależnie od tego, jak tam się w waszym życiu będzie układało, abyście zawsze byli ludźmi, którzy są poświęconymi Bożej sprawie, ratowaniu drugiego człowieka, żebyście trwali przy tych Bożych standardach, choć wydają się być takie staroświeckie i niemodne, żebyście byli ludem, na który pogląda Pan Bóg i mówi, to są moi ludzie, jest ich mało. Ale to są moi ludzie i oni czekają na moje przyjście. Amen.